Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers. Nagrywam to 4 grudnia o godzinie 16:08 i dostaję wpierdol na sam start. Już się noc zrobiła, w sumie jak u mnie w życiu prawdziwym, jak i w grze. I żeby nie było, dzisiaj jestem bardzo tematycznie ubrany, ponieważ koszulka z Sonikiem, jak widzicie. Tak więc jestem dosyć dzisiaj przygotowany tematycznie. No i co? Lecimy sobie dalej z gierką. Jestem ciekaw, jak nam dzisiaj pójdzie. Mogę troszeczkę gorzej się dzisiaj wysławiać, a to za sprawą tego, że mam leciutką chrypę. No niestety, takie to już jest życie straszne, jak to się mówi. I dobra, co tu mieliśmy dokładnie zrobić? Mieliśmy tę grobową tajemnicę zrobić. Pomiędzy licznymi nagrobkami znajdują się czarne nagrobki, które można obrócić. Najpierw obróć nagrobki przed tobą i zwróć je we właściwym kierunku. Za wskazówkę może posłużyć wzór na ziemi. Okej, więc gdzie jest ten wzór na ziemi? Z której strony to było? Zastanawiam się, czy to czasem tu gdzieś nie było. Ewentualnie tam. Gdzie był ten cały wzór na ziemi? Dobra. Gdzie tu jest ścieżka? Gdzie tu jest ścieżka? Tu u góry chyba było, no nie? Dobra, muszę na sam dół zejść. Dobra. Mamy tak to ustawione. Okej, i teraz robimy coś takiego. Ale to ladży przez chwilę. Oj, Jesus. No do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Nie, to jest pojebane, kurde. No kurde, nędzy. Teraz przesuwamy to na lewo, 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 lewo. Sonic, I'm sensing the Titan up ahead. This is it, the big showdown. It'll be a short match if I can't find the last Chaos Emerald, though.
I searched everywhere I could. I'm out of ideas. So where is it? Maybe I'll find it along the way. Wejdź na szczyt wodospadu. Ja dole. O Jesus Christ. Jak ja się z tym pitoliłem, to naprawdę tylko chyba ja wiem w tym momencie, nie? Strasznie pogmatwana była ta zagadka, ale no hej, przynajmniej się udało, co nie? Przynajmniej to mamy za sobą. Kurde, no myślałem, że ja pierdolca dostanę. Dobra, jestem z wami z powrotem. Musimy teraz wejść na szczyt wodospadu. Co do poprzedniej tej zagadki właśnie z tymi tam, no to powiem tak, może nie była ona aż tak zła, jak ją opisałem przed chwilą, przed cięciem, ale jednak napsuła mi ona trochę krwi. No troszeczkę tak, to troszeczkę podobne do Mystic Ruins, Sonic, oczywiście. I co, idziemy sobie, idziemy. A, tutaj musimy iść. O, ale fajnie, idziemy sobie przez wodospad. Fajna sekcja. Bardzo ładnie to jest zrobione. Naprawdę. Giganto. Wejdź na Giganto. Sonic nie dorównuje mocą Giganto. Póki co. Dotrzyj do głowy Giganto, aby zmienić się w Super Sonica? Co? Ale przecież ja mam tylko 6 szmaragdów chaosu. Co jest grane? Swą drogą przypomina mi ta arena, a raczej to miejsce przypomina mi walkę z tym, z tym bossem z Jacka jedynki. Kurde, jak on się nazywał? Jesus, nie pamiętam już. Może sobie za niedługo przypomnę. Dawaj do góry, dawaj do góry. Ej, ale fajna mechanika z tym, że możemy się w taki sposób dostać do niego. Okej. Po takiej drabince wchodzimy. Super Sonic nie odnosi obrażeń, ale wraz z upływem bitwy dojdzie do utraty ringów. Ze względu na limit czasu, najważniejsze w tej walce jest skuteczne zadawanie wysokich obrażeń. Używając całej wiedzy i technik Sonica, pokonaj wroga. Ło kurde! Ło, co tu się dzieje?
jest grane? Co to jest za walka? Ej, co ja mam? Ej, jak ja mam to zrobić? Ja chyba dołem muszę go teraz uderzyć. Ale że w taki sposób zdobędziemy siódmy szmaragd, to ja bym się nie spodziewał. Ja nie dam rady go od razu pokonać. Ja będę musiał to powtórzyć. Bo ja nie ogarniam kompletnie, jak tutaj z nim... Co ma? Jaki jest jego najczulszy punkt? Czemu ledwo co zadaje damage? To jest! Dobra, coś tutaj zaczynamy działać. Coś tutaj zaczynamy działać, chociaż i tak w dupę dostaję. Może zacznijmy od właśnie tutaj jego jakiegoś... Od tyłu go może, nie wiem, no kurde, cokolwiek. Ale jak ja miałem tego uniknąć? Jak ja mam w ogóle unikać tych jego ataków? Jak ja mam, kuźwa, unikać jego ataków? O tak! O tak, patrzcie jak teraz będzie dojeżdżany, kurde śmieć. Widzicie to? Teraz cię dojadę, giganto, ty kurde paruwo jedna. Czekaj, w pysk dostaniesz, o. Ale kurde, jak mam inaczej tego uniknąć, żebym ja nie poleciał aż tak daleko? O kurde, tak, dobrze! Ale teraz dojeżdżany będziesz, parówczaku. Dobre kombo tutaj wleciało. Kurde, ale dlaczego ja za drugim razem obrywam? Przecież ściskam wszystko, żeby uniknąć. Kurwa, znowu to samo. No kurwa. No i chuj, nie dam rady. No i gówno! Dobra, pięknie.
Szkoda tylko, że teraz, kurwa, nie mogłem tego uniknąć. Teraz zajebiście, fajnie. O-o. Co jest? Dawaj, 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 dawaj. No, w najlepszym momencie, kurde. Chociaż checkpoint będzie, czy nie? Nie, bo kurwa po co? Ja pierdolę, no kurwa. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. To jest chyba najcięższa faza teraz tego giganto całego, ale już mniej więcej kumam, jak tutaj z nim walczyć. Musiałem to niestety robić metodą prób i błędów, za co przepraszam osoby, które potrafią grać w tę grę. Bo ja niestety grać nie potrafię, bo gram w nią pierwszy raz. Więc musicie to jakoś przeboleć. A w najgorszym wypadku po prostu zawsze możecie opuścić ten rezerwat, jak to się mówi. Szybko, 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 szybko. Kurde, byłem blisko, ale tak czy siak mi się nie uda już. Ja pierdzielę. Czy to pierdzielca dostać można? Dobrze. Dobrze, ale dojeżdżany jesteś teraz, śmieciu. Okej. Znowu będziesz to wypluwał, dobra. Ale teraz będziesz dojeżdżany parówo jedna. Oj kurde. Naparzaj w niego, dobrze! O, o, dawaj, 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 dawaj! Jezus Maria! No nie! Dobra, dobra. No dawaj, trójkąt kółko. Dobrze. Trójkąt kółko. Co ja mam teraz zrobić? No kurwa, on umierał! Co ja miałem teraz zrobić? No, teraz mamy dużo pierścieni. Teraz go na bank dojadę. Śmiecia.
first seal is broken. Thy next foe awaits on the sand scarred island. Right. You said titans earlier, plural. Darn it. I guess this isn't over until I pop all the big bots. Sorry, Amy. I'm feeling more like my old self. It's working. Keep going and don't keep me waiting. I'll be back before you can do a fortune card reading. See ya! Ja pierdolę. Boże święty, dlaczego ja wcześniej nie wpadłem na ten pomysł z tymi pierścieniami? Mogłem sobie wcześniej je nabić, no. Masakra, oh Jesus Christ. Ale ja nerwicy dostałem normalnie przy tym bosie, nie? I to przez własną głupotę, no bo przez czyją inną? Mogłem to od razu ogarnąć.